Sława, bracia i siostry. Dzisiaj troszkę sobie pogawędzę. Na początku podziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mój kanał w formie darowizny. Dla tych, którzy by chcieli wymianę energii za moją pracę, którzy doceniają ją, wszystkie dane są w opisie filmu. Materiał, o którym mówię, który poruszam, jest typowo edukacyjny. Jest to tylko informacja, którą należy zweryfikować, sprawdzić samemu. Jeżeli wykorzystujecie to, o czym mówię, robicie to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ja informuję tylko i przekazuję informacje tylko i wyłącznie jako edukację, jako coś ciekawego, jakaś ciekawostka, fajny temat, o którym warto sobie podyskutować. No ale przejdźmy do tematu. Kim jesteś? Kim jesteś, człowieku? Ciekawy temat. Właśnie, kim jesteś? Biorąc pod uwagę informacje zawarte w poprzednich filmach, nie tylko na moim kanale, ale na wielu, wielu innych portalach, kanałach, grupach, jest ten temat poruszany. Akt urodzenia. Jest poruszany też temat wszelkich innych rzeczy, jak dowód osobisty, jak prawo jazdy, jak różnego rodzaju inne rzeczy, jak kestui, kewe, trust, czy wszelkiego typu inne rzeczy, umowy, tematy poruszane o tym, czy trzecia RP jest legalna, czy też jest nielegalna. Czy prawo, które ustanowił rząd, nie rząd, czy jak zwał, tak zwał, czy zarząd firmy Republic Poland of, czy Poland Republic of, czy to jest legalne, czy podlegamy temu. No właśnie, kim jesteś? W świetle wszelkich tych informacji i wszelkich tych praw. Każdy z nas uważa, że jest wolnym człowiekiem. Jakże złudne jest to, jeżeli ktoś mówi, że jest wolny, a trzyma się bardzo kurczowo tego systemu. Wierzy w to, co płynie z telewizji, wierzy w to, co mówią czarnoksiężnicy na ambonie, wierzą w to, co propaguje media mainstreamowe, głównego nurtu i tak dalej, i tak dalej. Jakże złudna jest ta wolność. Ci ludzie, którzy tak twierdzą, będąc i korzystając z tego wszystkiego, są najbardziej zniewoleni. Nawet o tym nie wiedzą. Teraz, kim jesteś, człowieku? Kim? Czym jest akt urodzenia? Akt urodzenia jest umową powierniczą, jest wekslem, na podstawie którego nasi rodzice, czy współcześni rodzice, czy nowi rodzice, oddają swoje dziecko jako aktywo, jako przedmiot korporacji. A konkretnie mówiąc bankowi, bankom. Banki rządzą całym światem. Od banków zależy, czyja jest to własność i jaka jest to własność. Z góry jesteście oszacowani po urodzeniu, ile przyniesiecie dochodu, i na podstawie tego jesteście zgodnie z dokumentami OPPT 1776 z góry zatwierdzeni
zapłaceni, autoryzowani. Wszystkie rachunki, które poniesiecie, są już zapłacone. Skóry. Jeszcze dobrze nie umiecie chodzić, ale już jest wszystko zapłacone. Już jesteście oszacowani, jaką wartość przyniesiecie korporacji. Taki akt urodzenia, jako weksel, jako papier zbywalny, idzie w pakiecie na giełdę, zostaje ubezpieczony, zabezpieczony i stajecie się dłużnikiem. Dłużnikiem, jeżeli będziecie się oczywiście do tego, jak to się mówi, z tym identyfikować, z waszym aktem urodzenia, na podstawie którego powstaje tak zwana osoba prawna, fikcja prawna, gdzie dostajecie swój ID numer, numer identyfikacyjny, nazwany PESEL. Wasz Cestuik KW Trust, wasze konto, na którym i pod które są przypięte i będą przypięte wszystkie kolejne QSIP numer, jest to kapitalikami pisane wasze nazwisko, imię i imiona i nazwisko, tak jak macie w dowodzie, plus numer PESEL. To jest wasze konto Cestuik KW Trust, czyli fikcyjne konto, o którym nie powinniście wiedzieć, że takie istnieje i które jest podłączone do waszego aktu urodzenia. Ważne takie konto jest 70 lat. Po 70 latach wszystko, co na tym koncie się zbiera, jest po prostu wartością, którą zabiera ten, który jest właścicielem tego konta. A więc kim jesteś? Jesteś dłużnikiem. Dostajesz swoją osobę prawną w postaci dowodu osobistego, która jest niczym innym, który niczym innym jak umową o pracę, ukrytą umową o pracę, której warunków nie znasz. Jesteś zatrudniony 24 godziny na dobę i pracujesz jako podmiot, jako niewolnik, jako dłużnik na podstawie tej umowy. Wszystkie inne ukryte umowy, dodatkowe, które powstają na podstawie właśnie tej umowy pierwotnej, jaką jest dowód osobisty, umowy o pracę, czyli prawo jazdy, jakieś licencje, jakieś konta w banku, karty kredytowe. Wszystko są to umowy ukryte, bez podania warunków. O tym nie wiecie, że coś takiego jest. Jesteście dłużnikami. Jesteście dłużnikami swojego pana, korporacji, dla której pracujecie. 24 godziny na dobę. No właśnie. Trzecia RP. Czym jest trzecia RP? Jest to korporacja, w której jesteście zatrudnieni, dla której jesteście dłużnikiem. W rzeczywistości jednak jesteście wierzycielem. Jesteście pierwotnym właścicielem waszego konta. Beneficjentem, a jednocześnie właścicielem. Jesteście wierzycielem. Nie dłużnikiem, tak jak oni sobie życzą, tylko jesteście wierzycielem. Wszystko już jest zapłacone. Wszystko jest z góry zapłacone. A wasza energia, czyli
wasze siły życiowe, które wkładacie w różnego rodzaju pracę, w różnego rodzaju wykonywanie różnych rzeczy i tak dalej, po prostu tym spłacacie wasz dług, którego nie macie. Bo nie jesteście dłużnikiem niczyim, tylko wierzycielem. No ale dobrze, no kim jesteś, człowieku? Jesteś człowiekiem? Suwerennym, wolnym? No dopóki korzystamy z przywilejów korporacyjnych, będziemy uważani cały czas za dłużników. Mimo, że tak nie jest. Są różnego rodzaju formy, aby udowodnić, że jest inaczej. Że jesteśmy suwerenem. Że jesteśmy suwerenami, rdzennymi mieszkańcami tych ziem i że nie podlegamy pod żadną korporację, pod jurysdykcję jakiejkolwiek korporacji, jak zwał ją, tak zwał, trzecia RP, czy jakoś inaczej. I tutaj powiem coś, co może się nie spodobać wielu. Suwerenne państwo. Czy istnieją suwerenne państwa w tej chwili na Ziemi? Owszem. Jednym z tych państw jest druga RP. Jej ciągłość nie została obalona. Druga RP jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma swoje miejsce. Przyglądając się temu wszystkiemu, zauważyłem ciekawą rzecz, że Polin i uzurpatorzy, okupanci, którzy mienią się rządem w trzeciej RP, czy też w Polin, za wszelką cenę chcą przejąć drugą RP. Jak wiecie, prezydentem na uchodźstwie w tej chwili drugiej RP jest Potocki. Możecie mieć różne poglądy na jego temat. Możecie różnie o nim myśleć. Ja też mam swoje zdanie na jego temat. Ale mimo wszystko, to co on robi, pozwala zachować ciągłość właśnie drugiej RP. Dowody suwerena, które wydaje, może ktoś powiedzieć, że on na tym zarabia. Nie. Jak weźmiecie pod uwagę fakt, jakie są koszta wytworzenia takiego dokumentu, to zobaczycie, że to ta cena 200, czy tam 220, czy 250 zł za taki dowód wcale nie jest wysoka. Ledwie pokrywa koszta wykonania takowego dokumentu. Biorąc pod uwagę, że taki dokument musi być wykonany w odpowiedniej drukarni, przez odpowiednią firmę i tak dalej. Poza tym, co zauważyłem, że te dokumenty są akceptowane coraz częściej i gęściej przez trzecią RP, gdyż nie są w stanie tego podważyć w żaden sposób. Ciągłość RP, drugiej RP jest zachowana. Coraz więcej ludzi, coraz więcej istot przekonuje się do tego. Przekonuje się do tego i poczuwa się jako suweren drugiej RP.
Jest to jedno z niewielu państw, które, jak już powiedziałem wcześniej, jest państwem suwerennym i cały czas jest jego ciągłość. Nie dajmy, moi drodzy, nie pozwólmy na to, aby zarządcy POLIN, korporacja z prezesami typu, nie będę mówił jakiego, przejęły drugą RP. Bo wiecie dobrze z historii, że Chazarowie to jest naród semicki, który znakomicie potrafi się podszywać pod różnego rodzaju istoty, osoby, narody. I w tym wypadku POLIN, zarządcy POLIN, którzy tak usilnie walczą o to, żeby przejąć drugą RP, ustanowili nawet swojego prezydenta, no, niby panią Garlach, która jest samozwańczym prezydentem, bez żadnych dokumentów potwierdzających stan faktyczny, że tak jest. A jeżeli, to są to dokumenty sfałszowane. Nie mogę tego potwierdzić, czy ma jakiekolwiek dokumenty fałszywe, czy nie, czy prawdziwe, czy nie, bo nie widziałem. Ale uważam, że pani Garlach jest samozwańcem, który ma za zadanie wprowadzić wiele, wiele zła i podział przede wszystkim pomiędzy ludźmi, którzy poczuwają się do tego, że są suwerenami II Rzeczypospolitej, której ciągłość w dalszym ciągu jest zachowana. Nikogo nie namawiam do niczego, bo to jest każdego indywidualna sprawa. Mój materiał jest materiałem edukacyjnym. Jest to tylko informacją. Rzeczy, o których mówię, to są moje spostrzeżenia, moje przemyślenia. Ale każdy musi się zastanowić nad tym, bo kim jesteś, człowieku? Co chcesz zostawić swoim dzieciom? Gdzie chcesz, żeby twoje dzieci żyły? Myślę, że jest to jedno z bardzo mądrych rozwiązań. Tylko tak jak mówię, każdy robi wszystko na swoją odpowiedzialność. Ja przekazuję informacje i moje spostrzeżenia. Kim jesteś, człowieku? Komu chcesz służyć? Sobie? Jako suweren na własnej suwerennej ziemi, która jest dana nam w opiekę? Czy też chcesz służyć dalej samozwańczemu panu, właścicielowi niewolników, oszustowi, złodziejowi, ludobójcy? To by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał się podobał, że moje spostrzeżenia też. Przypomnę jeszcze dla tych, którzy by chcieli wesprzeć mój kanał, wszystkie dane są w opisie. Jakąś małą darowizną będę wdzięczny, jak zawsze, i dziękuję tym wszystkim, którzy mnie przez takie darowizny wspierają. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego materiału. Namaste.
nadchodzi już inny świat.